We'll be right back.
Technikum Mechanizacji Muzyki, godzina 01:39, w tym samym czasie, kiedy u nas prezentujemy nową płytę DJ-a Dreddy'ego, duetu Trumesa, Pasma Czasu. W tym czasie odbywa się inny trans, Mystic Trans w Bydgoszczy. Witajcie, witajcie wszyscy technofani. W tej chwili jestem w samym środku mistycznego transu, który trwa tutaj od południa sobotniego, a skończy się w południe niedzielne, krótko mówiąc, trwać będzie 24 godziny. Po mojej prawej stronie w ogromnym cyrkowym namiocie szaleją DJ-e z zespołu Głos, którzy będą grali bardzo długo i bardzo ostro, zaś po mojej lewej stronie słychać dźwięki breakbeatowe. A dzisiaj jeszcze będziecie mogli, jeżeli zdążycie do Bydgoszczy dotrzeć, przypominam, do 12 w niedzielę jeszcze można tu dojechać, usłyszeć tutaj również Goa, Trans i wiele, wiele innych rzeczy. Niestety nie pojawili się tu DJ-e polscy, z nieznanych na razie przyczyn. Grają tylko ludzie z Anglii, RPA, Niemiec, Holandii i paru innych krajów europejskich. Właściwie trudno powiedzieć, że tylko. To na razie wszystko. Pozdrawiam Was z Bydgoszczy, oczywiście na żółto-niebiesko, gdyż nasz kolor tutaj króluje, gdyż Mystic Trance odbywa się pod naszym żółto-niebieskim patronatem. Z Bydgoszczy mówił dla Was Jarosław Jaworski. Zacytujmy jeszcze raz... Naszego rave reportera Jarego. DJ-e z Polski nie pojawili się w Bydgoszczy na Mystic Trans. Nasz DJ jeszcze nie wie, z jakiej przyczyny, ale my oczywiście wyjaśnimy to od razu, bo dla nas nie ma sprawnie jasnych. Tym bardziej, że mamy świadka tegoż qui pro quo, DJ-a Dreddy'ego, który nie pojawił się w Bydgoszczy. Tak, owszem, nie pojawiłem się w Bydgoszczy. Tak samo się nie pojawił na, powiedzmy, w Ecstasy Bell, Sesji, Drwal, Jerry, kto tam jest też, Chakra i Tromesa, Chris B i Mesmeriza. Nikt się nie pokazał, niestety, w Bydgoszczy. Spory łańcuszek ludzi dobrej woli. Ciszka. Tak. Spory łańcuszek ludzi dobrej woli, ale niestety, no kurczę, gdzieś coś tam gdzieś po drodze się niestety pokrzyżowało i to po prostu organizatorzy tak naprawdę niepoważnie podeszli do zorganizowania tej imprezy, bo po prostu stwierdzili... Co się pokrzyżowało organizatorom? Głównie mówią, że ilość DJ, która przyjechała, w środę zdecydowali, że nie chcą, żeby grali wszyscy ci DJ-e. Tylko za dużo polskich nut. Tak, że za dużo polskich nut, że potrzebna jest energia poza Polski, więc stwierdzili, że chcą połowę dokładnie tych DJ-i, których chcieli, i to na zupełnie innych warunkach, jakie były wcześniej ustalane, słownie oczywiście. No i niestety zdecydowaliśmy, że w takim razie, jeśli tylko połowa ma z nas jechać, to nikt nie pojedzie. A jakieś odszkodowanie? No to, że teraz o tym rozmawiamy tutaj, bo wiesz, żadnych innych czekają trzy kasety z płytą duera Promesa. Pasma się czasu. W transie. I'm gonna go get some more.
I don't feel reborn again.